Moi drodzy, to jest właśnie ten produkt, o którym Wam mówiłem, Filtuś Pro Floran. Na ulotce pisze, że ułatwia ukorzenianie roślin i tak dalej, i tak dalej. I przed użyciem przepłukać. Widzicie to, co ja? Ja już płukam trzeci raz. Nie wiem, ile jeszcze razy będę musiał to wypłukać, żeby się pozbyć tego, choćby trochę, żeby woda była przejrzysta. Dobra, próbuję dalej. Tak właśnie wygląda zbiornik przed dodaniem podłoża. Na dno pójdzie lawa, a na to pójdzie ten substrat Filtuś Flora i zobaczymy, jak to się będzie miało. Jest strasznie, już mogę powiedzieć, że strasznie jest mulaste to podłoże. Jest bardzo, że tak powiem, drobne i ma dużo pyłu, więc nie wiem, jak ten zbiornik będzie wyglądał. Mam nadzieję, że to się po jakimś czasie ustabilizuje, a jeżeli nie, to po prostu przy podmiankach wody będziemy robić, będziemy po prostu czyścić, odmulać podłoże i może jak w ten sposób pozbędę się z czasem tego mułu. Na pewno jest to dość uciążliwe, że robię to w momencie, gdy wody już mam w zbiorniku, ale po prostu zdecydowałem, że nie będę wylewał wszystkiego. Jakoś sobie poradzę. Tutaj właśnie, gdzie planuję najwięcej roślin posadzić, jest rozłożona lawa. I reszta oczywiście pójdzie substrat. Ten flora odsunąłem troszeczkę też od ścianek akwarium tą lawę wulkaniczną. Zobaczymy, czy znowu coś nacuduje i nic z tego nie będzie, czy coś fajnego z tego wyjdzie. Dodałem już trochę tego substratu, teraz staram się troszeczkę zrobić zbliżeń, żebyście mogli zobaczyć, jak ono wygląda, to podłoże. Widzicie, jest bardzo dosyć pylaste, ale myślę, że fajnie się prezentuje. Kiedyś planowałem zrobić z tego cały zbiornik, ten 112 litrów aktualnie, gdzie jest właśnie akwarium roślinne, tylko że wtedy troszeczkę budżetu nie było, bo jak wiecie, 30 zł za taki 4-litrowy worek, który można powiedzieć powinien zapełnić ten zbiornik 25-litrowy. No zobaczymy. Zrobimy test. Jeżeli to będzie fajnie wyglądało, już mi się podoba to podłoże, może będzie jakiś restart kiedyś przy okazji dużego zbiornika, to wtedy dodamy takie podłoże. Ok, na razie przerywam. Widzimy się za chwilę. Zauważcie teraz, jakie to podłoże jest lekkie. Robię tylko delikatny ruch w zbiorniku. Nie wiem, jak to się będzie miało do całości. Ok, zobaczymy. Rośliny, jakie użyję do zasadzenia w tym zbiorniku, to właśnie rośliny z mojej hodowli emersyjnej. Jest dużo alternatei, jest troszeczkę lobeli, jest jakaś część trawniczka, tutaj gdzie niegdzie jeszcze można henia jakiegoś dojrzeć, reszta to jest te hydrokotyle, nic specjalnego, trochę rotali też tutaj jest, ale mam nadzieję, że to wystarczy na początek. Później automatycznie będę coś dorzucał w momencie, gdy odrośnie troszeczkę w dużym zbiorniku. Myślę, że to wystarczy. Jeżeli chodzi o to, jak zbiornik wygląda po zasypaniu żwirkiem, ano wygląda tak. Tutaj macie zbliżenie na to, jakie to podłoże jest. Naprawdę ciężko jest ułożyć to podłoże, ponieważ
jest bardzo lekkie. Jakikolwiek ruch wody w zbiorniku wzbija to podłoże i po prostu no, ciężko jest to rozplantować. Starałem się właśnie zrobić tak, żeby stąd szedł ukos w tamtą stronę i oczywiście od przodu zbiornika do tyłu. Tyle co mogłem z roślinek gdzieś tam wygospodarować, to posadziłem. Hydrokotyle. Tu jest, z tego co pamiętam, parwulka. Anubias ten co był. Z tyłu lobelia. I alternatea. Tutaj jeszcze do mojego marmurku dorzuciłem troszeczkę mchu. Zobaczymy, czy fajnie obrośnie ten kamień. Plan jest taki, żeby to ładnie było i wyglądało obrośnięte tym mchem, ale zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Z tyłu tam kawałek, ale ciężko będzie zobaczyć. Kawałek rotali. I to na dzień dzisiejszy wszystko. Za chwileczkę doleję na full wody i zaproszę Was na podsumowanie. Najwyższa pora na podsumowanie dzisiejszych działań. Zaczniemy od głównego bohatera dzisiejszego filmu, czyli od podłoża. Jeżeli chodzi o gradację, można powiedzieć bardzo drobny, mieszany, od tam powiedzmy pyłu do gradacji 3 mm. Bardzo lekkie podłoże, porównywalnie do, można powiedzieć, piasku. Bardzo łatwo sadzi się rośliny w tym podłożu, jednak jeżeli przyjdzie nam posadzić po prostu odcięte gałązki, to musimy troszeczkę poćwiczyć, ponieważ no, ze względu na to, że podłoże jest lekkie, rośliny wypływają po prostu. Ciężko jest je wsadzić w podłoże, ale jeżeli rośliny mają korzenie, to po prostu super się sadzi. Z minusów, jak na tego typu podłoże, to cena. Może znalazłbym pewnie gdzieś taniej, ale no u mnie 31 zł za 4 litry to jest dużo. Za podłoże, które niczym tak strasznie się nie wyróżnia. Dwa. Wypłukanie tego podłoża graniczy z cudem. Jest bardzo, tak jak tutaj macie właśnie w dolnej partii, jest bardzo mulaste, pył. Ciężko się to wypłukuje. Kolejny minus to syf, jaki pozostaje w zbiorniku. Znaczy nie tyle syf, co samo zmętnienie wody. Wiem, że niektóre aktywne podłoża też pozostawiają zmętnienie wody. Jednak w tym przypadku jest ile godzina po zalaniu zbiornika i można powiedzieć, że zmętnienie prawie zniknęło. Zaczął działać filtr, bo dolałem wody i bardzo fajnie to przefiltrowywuje. Dalej. Czy zdecydowałbym się na użycie takiego podłoża w dużym zbiorniku? No byłoby problematyczne ze względu na to, jakie ryby posiadamy. Jeżeli chodzi o kiryski, mogłyby nam wykopywać rośliny, ponieważ, tak jak mówię, podłoże jest bardzo lekkie, wystarczy delikatnie je wzruszyć i po prostu unosi się w wodzie. Ale jeżeli chodzi o, nie wiem, użycie je jako substratu, stricte substratu do akwarium roślinnego, to powiem Wam dopiero za jakiś czas. Na pewno to nie będzie też miarodajny wynik z tego względu, że no, oświetlenie nie jest tutaj super w tym zbiorniku, ale możemy to potraktować jako low-tech, czyli tylko czy rośliny, które tu są wsadzone, poradzą sobie w low-techu? Nie wiem. Na jakieś większe wnioski musimy troszeczkę poczekać, aż zbiornik zacznie żyć w pełni swoim życiem
Nie ma tu niestety żadnych żyjątek na razie. Poczekamy. Teraz mam pracowity weekend, tydzień można powiedzieć nawet przede mną, więc dam czas na dojrzenie tego zbiornika. Niech sobie powoli się ustabilizuje. Wpadł mi do głowy taki pomysł, że po prostu będę używał tej wody do podmian, którą zleję ze zbiornika roślinnego. Czyli przed czyszczeniem szyby, przed wzbudzaniem jakiegoś pyłu w zbiorniku będę przelewał powiedzmy te 3-4 litry wody, może 5, i wlewał do tego zbiornika, przez co raz, że rośliny będą miały swoje pożywienie, dwa, że stosunek magnezu i wapnia będzie dobry. Zmienimy tu jeszcze oświetlenie i myślę, że coś z tego wyjdzie. Czekam też na pierwszą przycinkę u góry w akwarium roślinnym, co nieprędko, myślę, że za 2 tygodnie, co najmniej 2 tygodnie, i dosadzimy to troszeczkę roślin, żeby się zapełniło. Pomyślimy też nad jakimiś żyjątkami. Czy to będą ryby, czy krewetki, nie wiem. Może krewetki, może dokupię jeszcze te baba ulti, bo mi się bardzo podobają. I wrzucę tutaj krewetki na takie podłoże. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o kolejny zbiornik, który mam postawić na podłożu aktywnym, to się jeszcze zastanowię, bo na razie mi się spodobało to i może kolejny zbiornik będzie posadzony na takim właśnie podłożu. Może, nie wiem, spróbuję też troszeczkę zmiksować z krewetkami moje kupiki, żeby sobie razem funkcjonowały. Może zaryzykuję, nie wiem. Takie to są moje plany na przyszłość. A na dzień dzisiejszy zbiornik prezentuje się tak, jak widzicie. Kolejne wnioski za przynajmniej 2 tygodnie. Pozdrawiam Was. Dziękuję za spędzony ze mną czas i znoszenie mojego nudzenia. Pozdrawiam, do zobaczenia.